W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o zdumieniu słowem pana Jezusa, zdumieniu jego nauką. Ale Jezus nie jest magikiem, Jezus nie jest czarodziejem, on nas nie mami swoim słowem. On ma słowo, które jest przepełnione mocą Bożą. A jaką moc mają Boże słowa? No to pokazuje nam księga Rodzaju, pierwsze rozdziały, które mówią o stworzeniu świata. Bóg stwarza mocą swojego słowa. Rzekł i tak się stało. I nie wystarczy tylko zadziwić się dzisiaj Jego słowem, ale przyjąć je do swojego serca. To słowo nie jest tylko jakąś wiadomością, nie jest jakąś informacją, nawet nie jest tylko pouczeniem. To słowo jest życiem.